Hej, witam Was ponownie na moim kanale. Wracam po 3 miesiącach. Nie było mnie i właśnie dzisiaj Wam opowiem dlaczego i powiem Wam też, co będzie się działo w przyszłości. Myślę, że będzie to bardzo krótki film, bo to jest tylko, wiecie, kilka faktów do przekazania Wam. I kolejne filmy już będą typowo kosmetyczne, także wracam i bardzo się z tego cieszę. No i zacznę od tego, dlaczego mnie nie było. Na początku roku zaczęliśmy planować z moim chłopakiem wyjazd na wakacje. No i z tego też względu mieliśmy kilka spraw do ogarnięcia, a że ten wyjazd jest dosyć długi, no to tych spraw, to wiecie, było ich troszkę więcej niż samo załatwienie po prostu transportu, hotelu i tyle. Wyjeżdżamy na dłużej, dlatego też spraw było do ogarnięcia więcej. No i pierwsze bilety mieliśmy tak naprawdę już na początek maja, ale niestety nie wyszło, bo wypadło nam kilka spraw, no i musieliśmy zostać. No i jesteśmy nadal tutaj. Wyjeżdżamy dopiero, mam nadzieję, że już się uda, dopiero pod koniec czerwca, może na początku lipca max, mam nadzieję. Sorry, że światło się zmienia, ale nagrywam przy dziennym. Bardzo się cieszę, że w ogóle już jest taka ładna pogoda i nie trzeba siedzieć przy lampach. No i kontynuując, mieliśmy po prostu kilka spraw do załatwienia. Cały czas coś ogarniamy, bo wiecie, im bliżej już jest takiego wyjazdu i im bardziej myślimy sobie, że możemy już jechać, super, no to znowu coś nam wypada. Także mam nadzieję, że tym razem jednak już się wszystko uda, szczególnie, że mam nadzieję, że ten film jakoś to wywoła, że powiem Wam to, nagram, wstawię na tego YouTube'a i po prostu to już nie będzie szans na zmiany żadne. Mam nadzieję, że w ogóle jakoś tak to zadziała, bo już ciągle to przekładamy. No i co? Przygotowaliśmy się po prostu do tego wyjazdu, dlatego też nie miałam po prostu aż tak dużo czasu i mocy do nagrywania filmów, więc dlatego mnie nie było. Ale teraz wracam i bardzo się z tego cieszę. Wyjazd będzie najprawdopodobniej, jeżeli nic nie wypadnie, tutaj nic się nie stanie, mam nadzieję. Trzymajcie kciuki. No to jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wrócimy za 2 miesiące. I... Sorry za przerwę, małe problemy miałam. Zaraz, o czym mówiłam. No i jedziemy tak, na 2 miesiące. Jedziemy do Tajlandii. Początkowy plan był taki, że pojedziemy na 2 miesiące do Tajlandii, a później na miesiąc jeszcze na Bali, ale z tego względu, że nasza wycieczka się skróciła i przesunęła w czasie, to pojedziemy na pewno do Tajlandii, a Bali to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. I co? Będę stamtąd na pewno nagrywała filmy i nie ma to na celu denerwowania innych tym, że jestem w Tajlandii, a ktoś na przykład, nie wiem, pracuje. Tutaj chodzi tylko o to, że po prostu, tak jak chyba wspominałam w pierwszym filmie, ja chcę, żeby to była dla mnie pamiątka też, żebym mogła za jakiś czas wrócić do tych filmów i sobie przypomnieć, jak to było na przykład zaraz przed wyjazdem, na początku wyjazdu, a na przykład za kilka lat wrócić do tego i w ogóle przypomnieć sobie cały ten wyjazd. Także będę nagrywała na pewno vlogi z tego wyjazdu, żebyście mogli Wy zobaczyć sobie, co tam u nas, co tam robimy i jak pięknie tam jest, bo na pewno jest. I też dla siebie, żebym miała pamiątkę. To tyle, jeśli chodzi o to, dlaczego mnie nie było i co będzie się działo. Dodatkowo mam nadzieję, że zauważycie, że mam nowy sprzęt. Yeah. Bardzo się cieszę, bo no jak widzę tą jakość, to... Bardzo się cieszę, naprawdę, no widzę tą różnicę, szczególnie, że jeszcze mam aparat podpięty do komputera i mogę siebie widzieć i widzę, czy wszystko jest ostro, czy nie jest ostro i super, no naprawdę to tak ułatwia życie. Pamiętam, że poprzednim aparatem zdarzało się, że no po prostu, wiecie, coś tam czasem znikała ta jakość, czasem była, czasem nie było tej ostrości, także... Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że też to zauważycie. Czy coś jeszcze bym Wam chciała powiedzieć tak na szybko, bo nie chcę tutaj już za dużo opowiadać, chciałabym tylko, żeby właśnie to był taki film z ogłoszeniami. Może Wam powiem tylko jeszcze, że na paznokciach, jak widzicie, to jest taki czerwono-pomarańczowy kolor, ale to jest lakier zmieniający się, wiecie, w zależności od temperatury. No i teraz akurat mam zimne ręce, więc to jest
taka pomarańczowa czerwień, a później on się zmienia, na przykład tutaj, przechodzi w taki żółty, jak jest tu, czekajcie, o, na taki kolor się zmienia, no i tutaj w ogóle mam, jak widzicie, pięknego jednego, bo mi się złamał, a nie miałam tego lakieru przy sobie, tego właśnie zmieniającego kolor, no i musiałam takiego zrobić. Masakra. Ja jeszcze tylko Wam powiem, że na ustach mam nowość, pomadkę z Petsfy Cali Vibes w kolorze 020 Candy Cane i zobaczcie, jak ona jest śmieszna. Ta pomadka, zaraz, tu mam policzek. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, że ona jest w kształcie serduszka. Trochę muszę przyznać, że średnio się nią maluję. Szczególnie tutaj, wiecie, z tej strony i z tej, żeby dokładnie wyrysować. Trochę jest ciężko, ale nie wiem właściwie też, czy ona będzie jeszcze, bo to chyba była jakaś limitowana edycja, ale kolor ładny. Dobra, zapraszam Was już na pewno na kolejne filmy, bo na pewno będą. Bardzo się cieszę, że wróciłam. Mam nadzieję, że Wy też się cieszycie. No i mam nadzieję też, że będziecie trzymać kciuki za to, żeby cały wyjazd się udał. No i za to, żeby mój powrót też był owocny w nowe filmy. Także zapraszam już na kolejne. No i do zobaczenia. Pa, pa!